Dzień dobry. Dzisiaj z Maćkiem pijemy alkohol. Maciek to ja. Dzień dobry. To Maciej. Jesteśmy z dala od robactwa. Po lufie? Oczywiście. Na pewno? Na pewno. Bo ja już taki trochę jestem tego. Dobra. No ja też. No. Jak razem jesteśmy, to już nie wstyd. Nie będziemy się wstydzić. Mogę powiedzieć, że wędka jest we wodzie. Tam. Tak. Ale kawałek jest jeszcze na brzegu wędki. Dzisiaj jest czwartek, a w niedzielę idziemy na wybory. Bo jak nie, to złote algi nas obchodzą. O, bo złote algi oblezą nas normalnie wszędzie. I zabronią nam w ogóle nad wodę chodzić, zabronią używać przynęt. Już chcieli. I zabronią jeszcze mało tego używać sztucznych przynęt, bo będzie, że będą miały jakieś tam składniki, które też zanieczyszczają wodę i powodują zakwitanie, przez co właśnie ryby umierają. A oni dalej ponad 10 tysiącami kolektorów będą emitować do Odry. I powiedzą, że to jest wina Tuska. Tak, i będą zwiększać odprowadzanie ścieków. Ale zwiększają i normy też zwiększają cały czas. Nowe pozwolenia wolnoprawne, a więc przeciwko PiS-owi. No w ciągu 2 miesięcy przybyło na Odrze 130 kolektorów. I sukcesywnie tak przybywa. Przede wszystkim nie inwestuje się w oczyszczanie ścieków. W ogóle. Ale 70 miliardów złotych te wszystkie urzędy biorą na. Ale przecież oni sobie pensje wypłacą, dobre premie. O, ja myślę, że tam wielkie rancza są pobudowane z tego tytułu. Nie wiem co. I wyprowadzone pieniądze. Ale fajnie by było im to zabrać. Zabrać i rozebrać na narządy. Podstawa. Żywcem. Bez nieczulenia. Oj, dobra. Już trochę czuję. Daję w głowę. Daję, ale powiem ci, taki dzień dzisiaj, wiesz, bo tak nie dawało. Mamy przepiękny październikowy dzień. Śliczną pogodę. Przedwyborczy. Jest cieplutko. To on właśnie namawiał do zwiększenia wieku emerytalnego. I mało tego. Ja wina Tuska chętnie też wypiję. Skąd te miliony marek? Pewnie miała, no. O, wiesz, te miliardy marek złotych. Miliardy marek z tych obrazów, wiesz, z całej Europy. Zębów przetopionych. No, zęby, polskich zębów przetopionych w obozach koncentracyjnych, no. Gdzie Żydzi byli kapami i też. Ukraińcy bardzo często. Kraśko Piotr. On tam jakieś problemy miał podobno z prawem jazdy. No, ale słuchaj, no, ale wiesz, no, oczywiście, że tak. Miał problemy z prawej jazdy. I on teraz jest jakby takim wzorcem do, jako redaktor, to ja nie wiem, jak to TVN może takiego. Przecież ja uważam, że ludzie powinni być krystaliczni chyba, jako naczelni redaktorzy. Ale tak? Co się stało z Dałkrzewiczem, tak? Okej, palnął żart, który mu nie wyszedł, tak? Na coś z pedofilią, nie? Nie, z córką... Rybaka? Nie, z córką... Córką rybaka! Nie, z córką rybaka. Mazura z Mazur. Nie. Spójrz na mym wacku, wyrósł pazur. Piotrek, co prowadzi tam wydarzenia już po 23. On przychodzi, ty wiesz do wędka, że jest, on przychodzi do sklepu. Możliwe, ale wiesz co, powiem ci tak. Ja ci powiem tak, ja... Dla mnie to wcale nie jest śmieszne. Dałkrzewicz? Ale nieważne, on sam... jakąś klasę ma. Ale Piotrek, popatrz. Człowiek z klasą, bo on sam powiedział. Przegięłem, przeprosił. No to w porządku. Ale mimo wszystko człowieka zniszczyli. Hejt, jaki gówno na niego wyleli. Każdy może, zwłaszcza w tym fachu, on jest satyrykiem. Nie każdemu jest, żarty się podobają, on tak? Fajnie, on sam fajnie robi, bo on jest zaczekaj, poważny i to wychodzi. Ale on sam od razu natomiast powiedział, nie że... Nie, nawet TVN tego nie zdążył wyciąć, bo powiedział, chyba pierdolnęłem babola. Co to powiedział? Proszę? To na filmach rapy co chwila. No ale zaczekaj, on to powiedział w telewizji. Poszło. A to też jest telewizja rapa. I mało TV tego, rapa, ale, no. Ale przeprosił, ale mimo tego TVN go zniszczył. Przecież dlaczego Górski w ramach Solidarności ale odszedł... Ale ten Górski, trener Górski. Nie, Górski z Kamenu. Odszedł i część satyryków odeszła ze szkła kontaktowego w ramach Solidarności. Człowiek powiedział, źle zrobiłem, przeprosił, ale wy go niszczycie. To my ale za taki nie... jeden ten to... Tak. A to on nic nie zrobił złego. Nic nie zrobił złego, a go niszczyli. I za to mam pretensje do TVN-u. Ja go lubię. A ja nie. No dobra, i to dlatego się lubimy. bo my, mimo że mamy różne poglądy, Piotruś, dyskutujemy ze sobą, a wielu Polaków straciło tę umiejętność. Polaków. A ja lubię defilady. Znasz to? Lubię, też lubię defilady. Jedni lubią zbierać znaczki, inni tralalala. A ja lubię defilady, wiesz jakie? Jak pięknie urwał. To w Ameryce. W Ameryce. Takie frutki spodenka. Nie, nawet bez jedni spodenek. Lubią zbierać znaczki, inni... Puścimy to. To jest taki, pamiętasz, taki zespół, no to co?
Pamiętam, Janczerski. No. I tam było, a ja taki... lubię defilady. Ale defilady stara, lubię stara ja. No ale stara. Stara bajka. A ja lubię bez przesady. Do orkiestra głośno grę na Titanicu. La, la, la. Tak. Po lufie? No dobra, jeszcze po lufie. Po lufie idziemy po drewno, panie. No i, no i wyłączamy, bo się skompromitujemy całkowicie w twojej telewizji. Ale mojej telewizji nie ma kompromatu, pani kompromitacja. Tak. U mnie są, ja już wygnałem robactwo z mojej telewizji, bo było tego robactwa, to wygnałem sam. No i też chłopaki mi pomogli trochę, wiesz, z live'u wygnać robactwo, bo to są tylko takie szczury, które tylko szukają, rozumiesz, zadymy. I to robactwo, żeby... Ale to nie uważasz, że to jest też czysto polskie, bo Polacy uwielbiają... Nie, to nie jest polskie, to jest polaczkowate. Ale piją pianę, ale prawda jest taka, że ci, którzy najbardziej biją pianę, to ma najmniej rok. Nic nie robi, dokładnie, nic nie robi, nic, nic. No bo oni... Tak, no. Znaczy, ja cały czas uważam jedną rzecz i będę to cały czas powtarzał. Ludzie muszą potrafić ze sobą rozmawiać i wymieniać swoje poglądy. Ale ludzie... Dopóki potrafią ze sobą rozmawiać, to jest dobrze i będzie dobrze. Jeżeli przestaniemy ze sobą rozmawiać, Petruś... Ale ludzie rozmawiają ze sobą, mimo że się różnią. Tak w Polsce, zauważ, rozmawiają teraz ze sobą? Ja mówię o ludziach, ja nie mówię o robalach. No ale wypełzło to. Ale to wypełzło i coraz więcej tego się, bo oni to robactwo plemią się i to robactwo rodzi się. Czyli usługi DDD w kraju nie działają. To jest DDD? Dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja. I to jest dobre hasło. DDD! Robimy DDD na kanale rapu. Ty, ale sprawdziliśmy, coś bierze w ogóle. Nie wiem, czy coś bierze, pijemy. Ale tu sama butla jeszcze jest. Oj, to chyba nie wypijemy. Wypijemy, zjemy. Musimy powoli, zobaczymy. Pójdziemy zaraz, wiesz co, trochę poszydźwigamy. Dobrze, że przestało padać. No zobacz, takie malutkie też się spławiają. Ale fajnie, coś przeżyło. No zobacz. Coś się przeżyło. Ale dlaczego przeżyło? Abyśmy. Czy NSDAP tak wycinało las? Ale oni budowali... Ale czekaj, Piotrek, jest pytanie. Jest pytanie. Morderca nigdy ale jest nie pytanie. Będzie dobry. Nie. Powiedzmy, że ludobójcy, to jest gorzej jak morderca. Ale... Czy NSDAP wycinało tak las? Pytanie. Też wycinali las, oczywiście. Pytam, czy aż na taką skalę jak... Tak czy nie? Poczekaj. Nie no, Maciek, tak czy nie? Bo... Procentowo nie. Dobra. Czy tak truli rzeki? Tak. Truli, strasznie. Tak jak tak chyba ty, no ale ja mam z ludźmi, którzy stoją na lat, ma babcia i nie... Truli, Piotr, truli. To chyba, że u ciebie wymordowali 6 milionów Polaków. To są mordercy, to są... ludobójcy, którzy są powinni ludobójcy, mieć odebrane... A całe Niemcy powinny być oddane Polsce. Ale PiS-owi, jak się jeszcze nie daj Boże pozwoli rządzić, to oni to samo będą robić. Maciek, całe Niemcy powinny być oddane Polsce i pół Rosji. Za to, co zrobili nam ten. Słowacja cała, Ukraina cała. Ukraina za to, co była nas zrobili. Polska. Część Ukrainy była Polska, ale to reszta, cała Ukraina była Polska. I mordowali nas jeszcze Białorusini. Więc my powinniśmy mieć tak, pół Rosji, całą Ukrainę, Niemcy całe, wszystko powinno być Polska na II wojnę światową. A nam 70 tysięcy kilometrów zabrali. Te bandyci. Bandyta Stalin, Roosevelt i Churchill. No oczywiście, że nas sprzedali, rozszabrowali.